witam. Chciałbym Wam pokazać budowę wolierek. Będę stawiał tutaj trzy woliery na tej ściance. Na ściankę troszkę już dorobiłem, natomiast muszę wyciągnąć jeszcze do tego słupa. Tu, jak wcześniej już pokazywałem, robię fundament. Będę wylewał taki fundamencik, żeby to wszystko do kupy potem spiąć, te ściany. A wolierki będą dwie dla wiewiórek jeszcze i tu jedna brzegowa, którą postawię, to będzie dla papug. Nie wiem jeszcze jakie papugi, może aleksandrety jakieś, może wezmę rozele królewskie, te niebieskie sobie kupię. To będę kupował na wiosnę, no chyba, że kupię teraz jeszcze, żeby to już były z tego roku i zawsze to będę już potem mniej czekał na ich dorośnięcie. A wpuszczę je dopiero pewno na wiosnę. No ale w każdym razie wolierki będziemy budować. Fundament mam już wylany. Po całości. Jeszcze wczoraj zrobiłem. Szybko się spieszę, bo dlatego, że przymrozki może będą. W końcu mam już jesień, październik. Więc potem już tego nie zrobię. To sobie mogę robić później nawet. Nawet będzie deszcz, będzie mi zimno. Ale już tak pomału, jak widzicie, dwie cele zrobiłem. Jedną czy drugą, znaczy zrobiłem częściowo, postawiłem tylko szkielet i w jednym siatkę. Tu potem będę już siatki położyłem, zresztą jak widzicie, na ścianę dookoła, podłogi również, bo jednak przegryzają się, już mi uciekły, znaczy uciekły, no, z tym, że nie całkowicie uciekły, ale uciekły mi na korytarz. Więc wiem, że przegryzają po prostu. Czy te belki, czy po prostu ścianę. Potrafi przegryźć deskę i wyjść przez dziurkę. Pogoda dalej nam sprzyja. Deszcz nie ma, chociaż były już zapowiadane. Więc korzystam z tej pogody i szykujemy dalej wolierki. No jak widzicie, mam już ściankę, już tą zewnętrzną z przodu. W ten sposób pobiłem, żeby właśnie zabezpieczyć to przed, no głównie psami jakimiś. Już teraz będę ciągle miał to na uwadze. Także podniosłem troszeczkę wyżej. Nie będzie to zasłaniało światło papuszkom czy tam wiewiórkom. Natomiast dół będzie troszeczkę wyżej podniesiony. Już nie taki narażony na jakieś tam zaczepki. Ścianę tu dorobiliśmy. Już teraz będzie zabudowane. No i co? Zacząłem podłogę. No podłogę musimy dokończyć. I chyba zacznę już pomalutku robić przód, czyli ścianki i wstawiać drzwiczki. Myślałem, że uda mi się zrobić wszystkie te wolierki i Wam wtedy pokazać. No ale tak jak wcześniej wspominałem, kolega do mnie dzwonił, że ma papuszki aleksandrety królewskie, więc musiałem się wziąć szybko i dokończyć po prostu jedną wolierkę, jedną tylko część zrobić, także chciałbym Wam pokazać. Budkę już uczepiłem, wiadomo, że ona nie będzie nam teraz potrzebna, ale potem już nie będę ptaków straszył i właził na wiosnę, więc już niech one się do tego też przyzwyczajają. Tu taką huśtaweczkę, po prostu, żeby tam miały, czy będą się dyndać, czy nie, nie wiem, ale będziemy patrzeć, obserwować. Dwie żerdzi naprzeciwko siebie, żeby mogły sobie siadać. No to podłoga jeszcze jest goła, muszę przynieść piasku troszeczkę, żeby ewentualnie miały. I tu zrobiłem drugie drzwiczki tak dla bezpieczeństwa, dlatego że boję się otwierać tych dużych drzwi i jednak będę tu jedzenie podawał, czy wodę właśnie tymi mniejszymi drzwiami. Wiadomo, papugi będą uciekać do góry, więc tam będą zamknięte, a ja tu sobie spokojnie, bezpiecznie podam właśnie jedzenie. Że to zrobiłem, żeby po prostu było spokojniej. Wolierka ma metr szerokości, metr głębokości i 1,50 m na wysokość. Wydaje mi się, że to dla jednej parki Rozeli to będzie wystarczające miejsce. Nie są tu duże przecież papuszki, także tutaj myślę, że będą się swobodnie mieściły. No i mam nadzieję, że będą nam się tutaj również lęgły. Także tak to wygląda, a jutro jadę po papugi.